Witam, ja jestem Vlocz i widzimy się w pierwszej od dawna serii z Hearts of Iron 4 na modzie. O, w sumie macie nawet napisane Palpatine. Rumble, Gamble, nie pamiętam jak to się czytało. Oczywiście, jak to ja. No, Palpatina to nawet jeszcze nie ma. Siedzi sobie chłop jeszcze. Piskuje w swojej, tutaj gdzieś, w swojej wielkiej kryjówce. Właśnie. Mod ma muzykę, ale jest tak copyrightowa, że nie zamierzam nawet jej odpalać. Bo no wiecie, muzyka z Gwiezdnych Wojen równa się, że zasięgi pójdą mocno w dół niestety. Jest przewalone. O, jest ta wiocha. Gdzie byli ci niebiescy? Szkicowie czy jak nie? To już nie pamiętam. Szukam ich, nie ma. No, także jak może widzicie, iście już może nie. Tu jest Mandalor z Satin. Satin chyba to się po prostu czytało. A tutaj mamy Previsla z tego. Gubernatora, tak? Który zaraz, no, może bunt odwalić. I teoretycznie to może nawet Maul tu przejąć władzę. Ale to jest eksperymentalna ścieżka. Zobaczymy, jak pójdziemy. Bo to też tu chyba dużo od tego zależy, tak naprawdę. I przede wszystkim tutaj to jest, że od konfederatów się odcinamy, a to, że z nimi działamy, my, jak dobrze kojarzę. To jest Deadwatch Traditionalist, a tutaj mamy... No właśnie, i wtedy wrogiem naszym głównym jest Republika, a tak to jesteśmy, powiedzmy, że neutralni. Spoko. Jesteśmy na start ich mariletką. Pierwsze co... Ale to dziwnie działa. Pierwsze co to to. Drugie co tutaj jakiekolwiek konwoje, żeby uciec stamtąd. Okej. Okay. To na pewno, bo komandosi to potrzebują. Okej. Okay. To się przyda. I to. I w sumie to wszystko chyba. My coś jeszcze tam potrzebujemy. Ile taka dywizja rzeczy potrzebuje? Armory. A supporta nie, ale supporta będziemy klepać, bo on się powoli klepie. A, zaraz, są standardowe jednostki też poza tymi. Ci są dwa razy szybsi w ogóle, wow. A, jetpacki, no tak. Właśnie, zaraz trzeba jeszcze oddział jetpacków porobić. Tak, tych weźmiemy, tu naszykujemy. Ja tu w ogóle mam cokolwiek. Nikogo. Serio, nikogo, nikogo? No to trochę kiepsko, ale no tutaj jest jeszcze wiele rzeczy niepodokończanych, jak ścieżka Maula, z tego co wiem. Nie wiem, czemu ten brzmi lepiej. To zawsze śmieszne. No dobra, ale weźmy go tutaj na razie. Wskoczył na jego miejsce. Okej. Okay. Dobra. Mamy rynek, gdzie możemy kupować broń. Możemy kupować pojazdy, statków nie możemy, też nie możemy. I mamy związane z tymi konfederatami, jesteśmy związani technologicznie, chyba tak? Czy to po prostu jest takie oznaczenie? Ach, nie wiem. Mamy tych hunterów różnych, szczegółowców nagród. Okej. Okay. Tak to działa. No, tanio sobie nie liczą. Wait, Boba? Boba Fett.
No? Kurde. Boba Fett to jest spoko ziom. Już jest w miarę młody. A jego kobita... Bo widział gdzieś... To jest Hondo, co nie? I... Tej rasy, nie pamiętam, jak się nazywa. I jego kobieta... Była nie ta... O, to była ta. Jak pamiętam, no. A Hondo... Chyba powinien... No właśnie, tutaj siedzi. Ma drzewko? Nie ma drzewka, no trudno. Dobra. Co my tu mamy? Okej. Okay. Zrobimy tak. To tak. Porcję mamy gdzie? Tutaj. Nie? Właśnie, zabezpieczmy sobie. No ale. A jeszcze badania. Patrujemy. Dobra. No i to jest spoko. Nie wiem, co to robi, bo tu jest niepodpisane. A, jest na plus. Dobra, zgadza się. O nie, kradną nam te fabryki. Jesteśmy tym marionetką. Kurde, jesteśmy tą kolonią. O! A zróbmy to. Gdzie my zyskujemy niepodległość? Tutaj. Doskonale, róbcie to. Jesteśmy tam trochę z technologią do tyłu, ale mam już parę fajnych rzeczy na start. Jesteśmy ich kartelem, co? To się, tak, tutaj są wpływy Mandalorów, a tu Death Watchów. Consortium. Właśnie, czekajcie. Lojaliści. Consortium. Separatyści. Niezależni. Syndykat. Spoko. I pięć frakcji mamy takich. To się pięć głównych ideologii, można powiedzieć. Stability mam 100% akurat. Bardziej to mi się będzie opłacało to zrobić chyba. For supporta. No. O, jest budyneczek tej stolicy ich. Popuła. Nowi członkowie, tak. A, to jest tak ten. Wpływy Jabby na Coruscant.
się przyda. Właśnie, bo my ten bezkarowy mamy, czy nie? Gdzie jest technologia? Właśnie, market. Przecież mamy market. Całkowicie zapomniałem o tym. Counter Public Tank. Udżon i Zjanie mają fajny szpej. Ciekawego. Tuskeni mają czołg, co? Czemu Tuskeni mają czołgi? Bo każdy ma jakieś tam małe ilości tego samego, nie wiem. O nie, proszę, Serano jest... Oho, dobra, copyright teraz będą mi wlecą na pewno. Jak tu jest muzyczka taka. Dobra, siup. No, ale dobrze. There is something else behind. O, dobra. Nie ma logiki. W tym ruchu federacji. Czyli gdzie mamy Nabu? Tu jest Nabu. To są Gunganie. A, i też są w Galactic Republic. Dobra, czyli jest ta blokada. Teraz są dość dużo hajsu. Ważne, żeby w to nie poszli. Jak w to pójdą, to mamy przewalone. Też nie powinni pójść w ogóle w neutralność. Okej. Okay. Dobra, weźmy teraz w takim razie... A, bo to jest tyle czasu. Dobra. Dobra, to dajmy to dla odmiany. Chociaż... Dobra, trzeba zacząć robić to z... Ready for war. Kurde, my mamy dużo tak... My mamy dużo surowców tutaj. Zarąbiście. Pokaż mi... mapa logistyki jest taka. A to jest takie, te lotniska się bugują, bo to są lotniska. Tu jest. Mamy paliwo w przeciwieństwie do sąsiada. Oni to mają, okej. Okay. Bogaty nasz system jest. A, nie mogę póki badać chyba wojskowych, póki jestem ten... marionetką. Niech zgadnę, ci poszli w... Nie, ci idą właśnie w pacyfizm. No dobra, niech nabudują tych fabryk, dla nas lepiej. Więcej fabryk do przejęcia potem. Okej, okay, dobra, jest system... tych... A, to u tych się zadłużamy, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oni mają nawet własne drzewka, nice. A jak tam Duku? Technicznie widzę, już barwy zmieniło. Jeszcze nie do końca, dopiero się na to tak formuje to wszystko. Hmm. Oba są nie najlepsze. Ale pamiętać, czego zwykle mi brakuje, to chyba broń. No. No proszę, ładnie handlujemy. Tak, i to. O, gildia kupiecka. Okej, okay, co my tu mamy? Dobra, a jak pójdę w to, to... Dobra, pójdziemy w prawą ścieżkę. 20 milionów to będzie nas kosztować, ale to nie jest problem.
A co tu mamy? A, i podniesie zaraz technologię. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Mamy co? To też użyjemy. A to nie mam bladego pojęcia, co to jest. W sensie, co to daje to. Robi się... A, wydajmy. Dobra, robi się ta cywilna doskonale. Ale za to zrobimy już jetpacki. Zrobimy jetpacki. Zrobimy może tą broń. Czas na doktrynkę. Nie mamy żadnej wybranej, nie mamy żadnej wybranej. Za to mamy trochę punkcików fajnych. Dobrze, może będzie rzeczywiście w doktrynę uderzyć. Nie no, ewidentnie szybkość będzie nam potrzebna. Ale o, właśnie tego szukałem. Okej, to nie są supporty. To oddzielne kategorie jetpacki. Okej. Ile taki jeden jetpack kosztuje? Jeszcze to, bo jak dobrze pamiętam, to jest ograniczone czasowo, dokładnie. Dobrze będzie teraz skorzystać z tego. Nie powiem, trzeba było od razu to klepnąć szybko. Historycznie to oni chyba 3 razy w to poszli. Natomiast jedno historycznie, 2 w to. Tak, bo historycznie wszystko po lewej bodajże poszli. Znaczy oprócz może tego ostatniego, bo nie jestem pewien. Dobra, jakbyśmy dodali więcej komandosów naszych. Teraz mamy do wyboru Secret War albo inwazję. My zrobimy inwazję, bo z chęcią bym to zrobił. Ale myślę, że jeszcze przemyślę to i w kolejnym odcinku ostatecznie zdecyduję. Więc do następnego, przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Hejo!